Witam, dzisiaj porozmawiamy sobie o Jagurze. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepszy komentarz poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy mają tak silną psychę, że w przeciwieństwie do Jagury nie można na nich rzucić genjutsu. Przy okazji robienia materiału na temat genjutsu trafiłem na pewien temat na Reddicie i postanowiłem go rozwinąć, porozmawiać o nim i wykorzystując filmik ogólnie opiszę postać Jagury. Według Boruto jako dziecko jego historia była dość podobna do historii Zabuzy, mianowicie musiał on zabijać swoich kolegów z akademii, aby ją ukończyć. No cóż, takie były czasy. Następnie po odrodzeniu Isobu, po tym jak ten został przed laty zabity wraz z Rin, trójogoniasta bestia została zapieczętowana w Jagurze, który nauczył się kontroli nad bestią, o czym mówią Tadabuki. To dało mu tytuł czwartego Mizukage, jako że był wtedy najsilniejszym shinobi w swojej wiosce. W anime, w odcinkach opartych na powieści, walczył on także z dwójką członków Akatsuki, konkretnie Juzobiwą oraz Itachim. Po dość szybkiej walce bilans strat wyglądał tak, że Juzobiwa zginął, także łowcy, którzy byli razem z Jagurą zginęli, a sam Mizukage został obezwładniony przez Itachiego, który użył na nim Amaterasu. Zdołał jednak przeżyć. Niedługo po tym Obito Uchiha, podszywający się pod Madarę, przejął kontrolę nad Jagurą, tym samym mając władzę nad samą wioską. Podczas swojej kadencji, będąc kontrolowany, stał się znany jako bezlitosny, biorący udział w najróżniejszych przestępstwach, nie tolerował jakiejkolwiek opozycji, co znacznie się przyczyniło do nazwania Kirigakure wioską krwawej mgły. Co ciekawe, tyrania, z której był znany, budziła u wielu osób wątpliwości, czy aby nie był on manipulowany. Mówiło nawet o tym jego następczyni. Sam Zabuza był przykładem osoby, której nie podobały się rządy Jagury, dlatego też dopuścił się on nieudanej próby zabicia czwartego Mizukage. Na samym końcu życia Jagury, Ao udało się dezaktywować genjutsu rzucone przez Tobiego, jednakże spowodowało to rychłą śmierć Mizukage. Przed tym jednak udało mu się jeszcze spłodzić dziecko, o którym zupełnie nic nie wiemy, poza tym, że jego dziecko miało syna, którego zobaczyliśmy w Boruto, czyli Kagure. I to wszystko, co wiemy o jego życiu, ale w tak krótkiej historii jest masa nieścisłości, które nigdy nie zostały wytłumaczone. Po pierwsze, samo genjutsu. Obito prawie nigdy nie używał genjutsu, ale jesteśmy w stanie uwierzyć, że może go używać, w końcu posiada Sharingana. Ale jakim cudem był w stanie rzucić genjutsu, które dało mu pełną kontrolę nad Jagurą? Już samo to jest bardzo dziwne. Genjutsu, które poznaliśmy wcześniej, działało tak długo, aż osoba sama się z niego nie wybudziła lub ktoś jej w tym nie pomógł. Zazwyczaj też osoba rzucająca genjutsu musiała stale kontrolować zmysły ofiary, tymczasem raczej niemożliwe byłoby, aby Tobi ciągle przebywał tam, gdzie Jagura. Jedyne genjutsu, które przychodzi mi na myśl, a które mogłoby działać przez tyle lat, to Koto Amatsukami. Byłoby to możliwe do użycia, ale przez Danzo lub Itachiego. Nie ma tu mowy o tym, żeby mógł to zrobić Obito. Także jest to po prostu genjutsu, który bije na łeb Tsukuyomi Itachiego i działa przez lata. No, trochę dziwne. To jednak nie wszystko. Jagura posiadał pełną kontrolę nad Isobu. Nie musiał oczywiście się z nią zaprzyjaźniać, ale nawet jeśli to istnieją dwa scenariusze, które nie pozwalałyby na działanie genjutsu tak długo. Po pierwsze, jeśli Jagura trzymałby sztamę z Isobu, to ten powinien był go obudzić z genjutsu. Nie ma powodu, żeby tego nie robić. Mówiłem o tym w odcinku poprzednim. Ogoniasta bestia może to zrobić z Jinchuriki. Tak właśnie zrobił Gyuki z killerem B. Ale nawet jeśli założymy, że Isobu miał focha na Jagurę, to jest jeszcze inna sprawa. Zakłócenie czakry. To też powoduje wybudzenie się z genjutsu. Za każdym więc razem, gdy Jagura używałby mocy ogoniastej, niejako zakłócałby swoją, co powinno być następstwem wydostania się spod kontroli Tobiego. No chyba, że ten by ciągle manipulował jego światem, ale tak jak już mówiłem, raczej to nie byłoby możliwe, że zawsze był przy nim. A nie wiem, czy to możliwe, żeby rzucić genjutsu na jednocześnie Jinchuriki i Biju w środku. Jeśli ktoś chciałby rzucić teorią, że może to wcale nie był Obito, to już ją rozwiewam. Obito pokazał się Kisame podczas pierwszej rozmowy, gdzie przedstawił się jako Madara Uchiha. Natomiast gdy był Tobim i zdjął maskę, Kisame od razu go poznał. Nie jest to powiedziane wprost, ale można wywnioskować, że chodziło właśnie o to, że to te same osoby. Kolejnym już powodem dość dziwnego zbiegu okoliczności jest to, że ludzie podejrzewali, że Jagura był pod czyjąś kontrolą, natomiast nikt nie próbował się tym jakoś głębiej zainteresować przez tyle lat.
Przez tyle lat mam tu na myśli co najmniej 7. Skąd ta liczba? Ano z wyliczeń pewnego fana próbującego poskładać cały timeline w jedną całość. I przez prawie dekadę lub ponad dekadę nikt nie próbował użyć na nim Genjutsu Kai, albo nie został on ani razu zraniony. W końcu ból wywołany przez coś innego niż Genjutsu również wyzwala spod Genjutsu. Także teoria, jakoby było to jakieś niewidzialne kontrolowanie niczym 6 ścieżek bólu, ma mnóstwo dziur, ponieważ Yagura musiał żyć, skoro później Genjutsu, którego kontrolowało, zostało rozwiane i jeszcze po tym, przed śmiercią, zdążył spłodzić dziecko. Taka więc forma marionetki też nie wydaje się mieć żadnego sensu. Zresztą to by było cholernie dziwne, żeby zabić Yagurę, ale przedtem wyciągnąć Isobu, żeby ten nie zginął razem z nim, po czym wskrzesić go i wsadzić z powrotem w niego ogoniastą bestię. Już nie wspominając o tym, że do tego zmieniłyby mu się oczy. No i to również nie zmienia faktu, że osoba kontrolująca musiałaby być stale blisko czwartego Mizukage. To wszystko dotyczyło jego kontroli poprzez Genjutsu, a to jeszcze nie koniec. Wyglądał na bardzo młodego, dość wcześnie też został Mizukage. Wiele więc osób się zdziwiło, jak w tak krótkim czasie został on dziadkiem, choć już nie żył. Wyglądał to słowo klucz, bo nie był on taki młody, choć to i tak nie zmienia faktu, że to wszystko jest dość dziwne, ale policzmy trochę. Yagura musiał być starszy od Zabuzy, jako że po masakrze przyszłego członka Siedmiu Mistrzów Miecza zniesiono zwyczaj zabijania się nawzajem, żeby awansować, a jak wiemy, Yagura jeszcze złapał się na ten styl zostania pełnoprawnym shinobi. Zabuza miał wtedy 9 lat. Rin zginęła 3 lata po masakrze Zabuzy. Nie wiemy dokładnie, ile czasu potrzebuje Oganiasta, aby się odrodzić, ale wiemy, że Yagura został dość młodo Jinchuriki. No cóż, dużo nam to nie mówi, ale musiał mieć wtedy co najmniej 12 lat w tym momencie, skoro został Mizukage dopiero po tym, jak został Jinchuriki. 8 lat później Zabuza postanowił przeprowadzić zamach na Yagurę, więc miał on wtedy co najmniej 20 lat. Natomiast jeszcze za życia chciał podjąć drugą próbę zabicia Yagury, co by oznaczało, że ten nadal żył, a Zabuza zginął mając 26 lat. 2-3 lata później Deidara i Tobi atakowali Isobu, który był na wolności, a więc wtedy czwarty Mizukage nie żył. Dawałoby mu to co najmniej 26 lat. Dodatkowo trzeba tu doliczyć kilka lat, ponieważ powinien być starszy od Zabuzy i poczekać na ponowne odrodzenie się Isobu. To wszystko jest bardzo pogmatwane i nawet nie wiem, czy moje obliczenia są jakkolwiek poprawne, bo siedzę nad nimi ponad godzinę i wypala mi mózg. W każdym razie nie znamy wieku jego wnuka, no jakby inaczej, ale nawet jeśli założymy, że miał tak jak Boruto 12 lat, to trochę nie halo. Niezależnie ile Yagura miał lat, spłodził dziecko przed śmiercią. Nawet jeśli damy mu 5 lat przed śmiercią, to jego dziecko musiałoby w wieku 9 lat spłodzić Kagurę, który raczej był starszy od Boruto, więc jeszcze szybciej. Skąd te obliczenia? Boruto urodził się jakieś 4-7 lat po najpóźniejszej śmierci Yagury. Tak więc nie tylko samo Genjutsu jest tutaj ostro popieprzone, ale też cały żywot naszego bohatera dzisiejszego odcinka. To ten, jeszcze to nie koniec odcinka, czy ktoś tu jeszcze został? Nie wiem, po to zdanie przecież i tak nikt nie odpowie. W każdym razie, mamy jeszcze kilka przesłanek to do osobowości samego Yagury, który nie był kontrolowany, oraz do jego umiejętności i w tej kolejności chciałbym jeszcze to omówić. Także jest on bardzo szczery, formalny, wręcz można odnieść wrażenie, że dyplomatyczny, a możemy to zobaczyć, gdy witał się z Naruto w imieniu wszystkich Jinchuriki. Także potrafił być żywiołowy, przypominając trochę Naruto, który nawiązał do jego wieku, co potwierdza, że jest on starszy nawet od tytułowego bohatera anime. Również jest dumny z tego, że został Mizukage, a także jest rozmowny i ciekawski, co jest zupełną odwrotnością tego, jak się go postrzega poprzez pryzmat bycia okrutnym, krwawym władcą. Moim zdaniem jest nieco dziecinny, ale ma to sens, bo pomimo tego, że nie wiemy ile dokładnie miał lat, to jeśli został jako młodzian złapany w Genjutsu na wiele, wiele lat, to tak jakby czas się dla niego zatrzymał w tamtym momencie, więc wrócił do bycia dzieckiem, pomimo że z pewnością był dorosły.
Co do umiejętności, to mamy kilka momentów, które nam mówią o jego potędze. Przede wszystkim to, co już mówiłem, czyli że opanował w pełni Isobu. Dzięki temu też był w stanie sam walczyć z dwójką Akatsuki, gdzie zabił Juzo, a Itachiego zostawił wymęczonego. Dzięki swojej ogoniastej mógł także atakować innych koralowcami, które szybko się rozprzestrzeniły na przeciwniku, co doprowadzało do pełnego unieruchomienia. Również w walce wykorzystywał swoją broń, z którą zawsze chodził, mógł z jej pomocą chociażby utworzyć lustro wody, które odbijało ataki przeciwników ze 100% gwarancją na powodzenie. Także potrafił używać uwolnienia wiatru, którym rozwiał mgłę wykonaną przez Juzo. I to niestety tyle. Jak każdy Jinchuriki poza Naruto, Garą i Killerem B, jest prawie nieznany, choć nie zmienia to faktu, że jego cała historia jest mocno popieprzona. Podsumowując, pomimo tego, że najprawdopodobniej to, jakie to było genjutsu, czy ile lat ma Yagura, nigdy nie zostanie ujawnione i jest to po prostu plot hole bez wyjaśnienia, to nie jestem w stanie sobie przypomnieć bardziej dezorientującej postaci pod względem ogólnym. Już tłumacząc sam wiek, idzie się pogubić, a większość i tak myśli, że był on bardzo młody. Ja też się do takich osób jeszcze niedawno zaliczałem. W kwestii genjutsu może wiecie coś więcej niż ja, choć szukałem dość mocno informacji i nie zdobyłem ich. A dla twórców najpewniej jest to tak nieważny szczegół, że nigdy do tego nie wrócą. No cóż, mam nadzieję, że jakoś się bawiliście przy tych rzeczach, które wykopałem. To by było już na tyle. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!